Jezus Boże, co tak długo? Jak długo? Kolejka była. No i po drodze jeszcze dwa razy nagar, no i linka mi się od gazu wychatrzyła i łańcuch spadł, ale... Ale naprawiłeś? No kurwa, łezkę od razu, nie? To masz, dawaj. Żdichowi na pole kanister. Chleb świeży od wczoraj. Ropę mu zawieź na pole, byczek mu stanął. Byczek stanął bez ropy. Dali, jedź. Jak to? Jeździ, poczekaj. Poczekaj ten kanister. Muszę przecież kopnąć go, nie? Może kiedyś zrobię na rozluźniki tam, nie? Jedź, jedź, dalej. A więc, drodzy widzowie, dzisiaj program o pojeździe i do tańca, i do różańca. Pięknie to powiedziałeś, i do tańca, i do różańca. Jakby w Sèvres pod Paryżem potrzebowali wzorzec pojazdu uniwersalnego, to na pewno stałaby tam WSK Polska. No ale jak to wszystko się zaczęło? Bo przecież zanim była WSK, musiało się coś wydarzyć. Kończy się druga wojna, kraj jest kompletnie zburzony. Kompletnie nie ma żadnego przemysłu. To, co okupant Niemiec nie zdążył zburzyć, wywieźć, to zniszczył. I nie ma nic. I co? W Polsce no, trzeba odbudować kraj. I co? Potrzeba jest pojazdów. No, po wojnie wszystkiego było potrzeba. Dźwigów, samolotów, statków, ciężarówek, samochodów. No, traktorów. Traktorów, żeby było zboże, żeby była żywność. I ciężarówek, żeby wieźć, żeby budować fabryki, czy dźwigi. I no, ale... Motocykl zawsze był tym złym koniecznym, ale tak, trzeba dojechać do tej fabryki, jeszcze tego autobusu nie ma, trzeba go dopiero zbudować. Także rower odpada, bo się umęczysz, nie? Czy pojedziesz do fabryki. Więc potrzebny jest pojazd uniwersalny. Pojazd, który... No i to są czasy, kiedy o samochodach jeszcze nie ma mowy. Nie ma mowy, żadne. Bo to jest naprawdę straszna bieda. I pada właśnie decyzja, żeby budować w Polsce motocykl. I teraz okazuje się, że w Suchedniowskiej Hucie Ludwiku, czyli w SHL, zakładach SHL w Kielcach, jakimś cudem uchowało się w czasie wojny 200 ram motocykla SHL 100. To one miały silniki Willers, ale po wojnie no, tego już nie można było kontynuować, więc trzeba jakiś silnik mały do motocykla skonstruować. No i nie wiadomo dlaczego, ale padła decyzja, że będzie to niemiecka konstrukcja, genialna. I to jest najlepszy właśnie wybór, genialna konstrukcja DKW RT-125. Jest to wymysł, silnik piękny, monoblok ze sprzęgłem razem, wszystko, już biegi przy nodze. Silnik genialnego konstruktora Hermana Webera, Niemca. Inżyniera, jednocześnie sportowca, bo to jest ważne. Bo to właśnie pójdzie cały czas w WSK. Sport... No i to życie cywilne, i normalnie... życie, użytkowanie normalne. Ten motor powstał pod koniec lat 30. No i po II wojnie właśnie Polska go przyjmuje. Jak się okazuje, to był najbardziej kopiowany silnik motocykla świata. Harley Davidson go miał, Minsk, motocykle K, WSK, jak mówiłem, MZ, co dalej? Pierwsza Yamaha, to jest właśnie Yamaha YA1, właśnie wyglądająca z tym silnikiem. Jak nasza SHL-ka Sokół 125. No wspomniałeś o tej biedzie, o kraju w ruinie, ale są to też czasy, kiedy mimo wszystko tym inżynierom, robotnikom po prostu się chce, oni chcą coś tworzyć. Tym bardziej motocykl. Motocykl bardzo ważny jest dla Polaka. I chodzi o to, że za silnik biorą ramy, już mamy w SHL w Kielcach te 200 bazowych i za silnik biorą się chłopaki pod kierownictwem samego Fryderyka Blymkę. To jest bardzo ważna postać. Ojciec, król polskiego dwusuwu, czyli motopompy, syreny, no i on się bierze za silnik DKW. Patrzy, mówi, no nie, tak nie może być, bo tam silnik od DKW miał prądnicę, prądu stałego, szczotki i tak dalej. Mówi, to nie będzie dobrze tu u nas, na tych ciężkich warunkach. Więc tak, to prądnicę zrób precz i prądnico iskrownik. Iskrownik, który dawał zawsze pewną iskrę, bo jak później była WSK z filmem 5, to palenie bateryjne, te akumulatory nie były takie jak teraz. Nie były takie te prostowniki. Nie było elektroniki, tylko seleny były i tak dalej. Także lepiej mieć od razu właśnie iskrownik. I iskrownik i jednocześnie, rozumiesz, z cewkami świetnymi, bo WSK miała fajne światło. Naprawdę. Na pewno lepsze niż Opel Calibra. I to wielokrotnie.
I, ale jeszcze na obrotach jak szedłeś, to już tak świeciło. Także bierze się za silnik, robią, zmniejszają stopień sprężania, dostosowują go do gorszej benzyny, no i tą prądnicę i w sumie to wszystko. No i, ale nie będziemy tu mówić o SHLC, później powstaje Soku 125, później powstaje WFMK, ale nie o tym chcemy. My chcemy mówić o fabryce, która produkowała najdłużej, czyli o wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku, czyli WSK Świdnik. Warszawska fabryka motocykli produkuje od roku 54 do 66. No to powiedz mi tak, po co jeszcze w Świdniku produkcja? Przecież można było robić w Warszawie. Ale w Polsce było zapotrzebowanie straszne na motocykl. Motocykl jest bardzo potrzebny. Co tam jeszcze Świdnik? Zobacz, jeszcze Junak w Szczecinie, jeszcze w Kielcach SHL, jeszcze Komaryszki bydgoskie. Także... No czyli to był ważny sprzęt dla Polaka, ten motocykl. Motocykl jest bardzo ważny. A jak ważny, to ja ci powiem... Ja to ci źle powiem. Niech ci powie świętej pamięci wspaniały aktor Zdzisław Maklakiewicz. Więc co to pan mówił o tych motocyklach, że to są konie? Mówiłem, że motocykl w Polsce to nowy rodzaj jazdy konnej. To leży w naszych szlacheckich tradycjach. Zresztą niech pani pojedzie na wieś. Bardzo chętnie. O. Powiem ci, całkiem mądrze powiedziane. Wspaniale. Ja to sobie ciągle puszczam. Ale wracajmy do WSK. 54. Pierwsze 20 motocykli w częściach przychodzi z WF-em do Świdnika. Chłopaki oglądają i od razu, bo są genialni, genialni. Od razu, co powstaje? WSK, w zakładach WSK w Świdniku powstaje od razu klub FKS Avia. Genialny klub. Sportowcy od razu w ten sam dzień nawet przekazują inżynierom, że coś jest nie tak, że hamulce za słabe na półpiastach, że cylinder źle użebrowany, że to się grzeje, że zawieszenie, że rama. I to jest właśnie wspaniałe, że ten szybki kontakt, tak jak w rodzinie. No i tak jak było z Hermanem Weberem. Tak. On też korzystał z tych rozwiązań sportowych. On był inżynierem, jednocześnie kierowcą sportowym. I to jest wspaniałe. Dzisiaj możemy odnieść wrażenie, że w Polsce powojennej produkowało się, że byli inżynierowie jacyś niedorozwinięci, produkowali dwa typy motocykli, dwa typy autobusów, dwa typy samochodów i nic nie umieli, ale na zachodzie się takie rzeczy działy. No i mnóstwo rozwiązań licencyjnych, nie nasz. Jest to absolutnie nieprawda. I chłopaki ze Świdnika od razu zaczynają prototypy budować. I to jeszcze jak zaawansowane. Coś niesamowitego. W latach 60. jest taki rozkwit tego wszystkiego. Jest tyle zmian, jest tyle prototypów robionych i oczywiście ten wspólny mianownik do wszystkich pojazdów, do wszystkich urządzeń, zawsze przychodzi ktoś z góry i mówi, że nie, to nie będzie wdrożone. Tak było z autobusem Beksińskiego, genialnym, tak jak było z polskimi prototypami samochodów, że inżynierowie wspaniali, oni są naprawdę no, bezbronni, bo ludzie myślą, że oni nie potrafili, ale my mieliśmy takie konstrukcje, że to się w ogóle nie myśli. No, zapada decyzja polityczna, nie można zrobić nic więcej. Ale w każdym razie dużo wchodziło prototypów. Inżynierowie z WSK to są genialni ludzie. Ja ci coś powiem. Ostatnio przeglądam internet i patrzę, książka się ujawniła. Tam leży, podaję. Książka Grzegorza Doroby. Genialna książka. Jest to ilustrowana historia motocykli WSK. Ja ją kupiłem od razu, bo mówię, musi być w mojej bibliotece. Ludzie kochani, jak ja ją zacząłem czytać, to ja całą noc nie mogłem spać. Bo ja się bardzo interesowałem zawsze motocyklami, ale ja nie wiedziałem, że mieliśmy aż tyle prototypów, że takie konstrukcje były. Konstrukcje motocykli, ale ile? No konstrukcje nawet, zaawansowane. Silniki, ale widzisz, nawet katalizator już w tamtych latach motocykla. Tak, w 70-tych latach na początku polscy inżynierowie ze Świdnika pracowali nad katalizatorem, gdzie inni jeszcze wcale o tym nie myśleli. Oczywiście projekt został urwany, znowu zatrzymany i tak dalej. Ale co do projektu, jakie motocykle, chłopie, Sarenka M15, albo motocykle, albo silniki jakie, Forma Aero, Rodeo, 175, 18 koni, 250, 31 koni. Wiesz, gdzie byłem wtedy MZ-a? Ale jak skonstruowane? Teraz patrząc, co w 70-tych latach było robione. Co mogło być? Co mogło powstawać? Być? Żadnych łańcuszków szpygowych. Nowoczesne silniki, sześciobiegowe. Ale jaka moc? Ale jaki kształt tych silników? Jak w przekroju, jak widzę to wszystko, to jak patrzysz, to musiał chodzić. Ja rozmawiałem od razu z autorem. To jest niesamowity człowiek, zapaleniec ze Świdnika Grzegorz Doroba. Inżynier. I jednocześnie sportowiec. Jeździł właśnie w klubie sportowym, zresztą cała rodzina jego. Jego ojciec konstruował motocykle, także pytałem się, jak te silniki, bo nigdy nie słyszałem, jak one chodziły. On mówi, Jacek, genialnie one chodziły, bo były sprawdzane, jeżdżone, ale nie weszły do produkcji. Ile tych różnych typów robili, nawet samochód robili mały.
Jeżeli chodzi o WSK, to słyszałem jeszcze jedną ciekawostkę, mianowicie ośrodek badawczo-rozwojowy, i to nie byle jaki, bo współtworzony razem z Akademią Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy, posiadający własne stanowisko badawcze, więc poważna sprawa. Naprawdę, bardzo poważne. I to stanowisko już było w 70% gotowe i nagle znowu jakiś geniusz przychodzi i mówi nie, likwidować to wszystko. Nie będzie to nic badane. Będziemy tuć cały czas tą WSK-ę taką jak tego. Chociaż mówię też, ona ewoluowała. Najpierw była tak WFM-ka, później już była te piasty, inny cylinder, i zawieszenia, amortyzatory olejowe. Co dalej? W silniku. Przecież chłopaki ze Świdnika cały czas słali wnioski do Nowej Dęby, bo tam były produkowane silniki. A Nowa Dęba zawsze, że tam nie boli, że laska będziemy robić, a nie tak. I przecież jak ten silnik wymyślili, właśnie ten 340-342, genialny. I mówię ci, jak ja go zobaczyłem w tej książce pana Grzesia Droby, to ja po prostu nie mogłem spać. Boże, jak ja bym go w 70-tych latach miał takie coś. Ja bym był królem Europy, świata, takie motocykle. Ja już słyszałem jego klang piękny. Właśnie mówisz, król świata. Tutaj warto nadmienić, że, bo mówiliśmy o tym, że no, my produkowaliśmy niby tam mało, nieprawda. Nie. W 60-tych latach byliśmy liderem. Byliśmy jednym z największych producentów jednośladów na świecie. Amerykanie z nami rywalizowali. Amerykanie, ale... którzy nigdy nie mieli wojny. Który, taki wielki kraj. Naprawdę, taką byliśmy potęgą. Mnie to nie dziwi, że byliśmy taką potęgą, bo Polak kocha motocykl, nie? Mnie tylko dziwi, dla mnie największą tajemnicą, większą niż posągi na Wyspach Wielkanocnych, będzie, jak można było to zaprzepaścić? Jak można było to rozwalić? No właśnie, a jaka była ta końcówka? No bo 85 rok, WSK znika. WSK, właśnie mówię tak, mówię jeszcze o tych prototypach. Powstaje na przykład tak jak M30 Soku. Po prostu coś wspaniałego. Motocykl, pierwsza połowa lat 70. Odlewane koła. Ma hamulec hydrauliczny przód i tył. Jest tak nowoczesny, że się w głowie nie mieści. I oczywiście nie może wejść do produkcji. Bo zawsze jest coś nie tak. Zawsze, na przykład pod koniec lat 70. jakiś znowu, rozumiesz, wynalazca, rozumiesz, magik od góry przychodzi i mówi, będziemy robić taką centralizację, że motocykle wszystkie jednoślady będą produkowane w Bydgoszczy. No i cała robota świdnicka, cały dział badań i rozwoju, cały dorobek, całe badania idą w niwecz. Ale za chwilę przychodzi ten sam i mówi, żartowałem, będziecie nadal produkowali. Gdzie już wszystko jest zaprzepaszczone. Później następuje stan wojenny. Stan wojenny następuje i który wszystko spowalnia. Wszystko spowalnia, a jeszcze w latach właśnie 80. przyjeżdża jakiś ważny radziecki działacz, bo trzeba pamiętać, że w tym Świdniku, gdzie się produkuje WSK, produkuje się śmigłowiec. Najpierw Mi-2, to było jedyne miejsce, gdzie się ten ruski śmigłowiec produkował, a później Sokół, który miał być, wiesz, a nie, nie był, eksportowym szaleństwem. No i przyjeżdża Rosjanin i mówi, co wy tu paliaki działajecie? Motocykle? Nam nada wiertoloty działać, a nie motocykle, nie? No i nagle, w 85, 31 października zapada decyzja, nagle, z dnia na dzień, że nie będzie już produkcji motocykli. Rozwalić wszystko, zerwać instalacje, rozwalić, poroznosić wszystko. Nie będzie motocykla. Jedna z moich zdaniem najgłupszych decyzji świata, bo motocykl jest konieczny. Samochód nie wyklucza motocykla. Motocykl równolegle... No ale mówimy też o czasach, cały czas. Samochód jest trudno dostępny, jest drogi, no. A tym jeżdżą wszyscy. Tak, jeżdżą wszyscy. Przecież motocyklem, właśnie jak mówię, na początku lat 50., 60. jeździli wszyscy. Jeździła gospodyni domowa, jeździł lekarz, jeździł pierwszy sekretarz, jeździł rolnik, jeździł ksiądz, jeździła pielęgniarka, dawać zastrzyki. No każdy jeździł tymi motocyklami. Nie ma w Polsce zagrody, bo się mówi, że kto zmotoryzował Polskę? No Fiat, coś tam, syrenka. No, nic jest. Mówi się, że Maluch. Motocykl WSK, WFM, WSK, czyli WSK, zmotoryzował Polskę. To był jedyny. I tak samo jak się mówi o wolności, że się mówi, że Harley w Stanach, może jest w Stanach, ale u nas, ja wam coś powiem, w tej Polsce, w tej biednej Polsce, właśnie ten powiew, żeby nie jeździć autobusem, nie? W którym siedziało w takim ogórku 186 osób, nie? Z konduktorem i z kierowcą, gdzie trzeba było czekać w tym milionowych kolejkach na pociąg, na autobus. To było poczucie wolności, naprawdę niesamowitej wolności. I takim powiewem, symbolem wolności jest WSK. Naprawdę. Garaż, w którym się znajdujemy, także nie jest przypadkowy, bo właśnie tutaj twoja przygoda z motocyklem WSK i w ogóle z motocyklami się zaczęła. Właśnie, dopiero jak przygotowaliśmy ten program, mówię, będziemy robić WSK, to ja sobie wtedy uświadomiłem, że WSK zmieniła moje życie. Naprawdę. To ona ukształtowała. Bo
od samego jakbym dziecko już patrzyłem na te motocykle. Od maleńkości. Od maleńkości. To tak patrzyłem, jak motor jechał, aż się śliniłem. Przecież palec tam straciłem, bo się zagapiłem, a tata, wiesz, tam traktor uruchomił i tak. I chodzi o to, że jak to było, że jakby mały, ojciec miał syrenkę, a ja i miał też WS-kę, M06B3. Pamiętam, jak kupowałem z nim w GS-ach u dealera. Dealera WS-ka to był GS. I pamiętasz, tak jak Leszek... Gminna spółdzielnia. Gminna spółdzielnia. Tak jak Leszek właśnie z daleko szosy kupował, się sobie mogłeś wybrać i pełno ich stało. 9,5 tysiąca kosztowała WS-ka 125, a 13,5 tysiąca 175. No i seria ptaków, pamiętam, jak ona była piękna. Ona w latach 70. wniosła ten powiew, taką radość, taką nowoczesność, taką światowość. Gil, Lelek, Kobus, Kraska, Dudek, ten piękny, którego później miałem. To, no bo coś kolorowego. No ale mieszało to. No i teraz mam te 10 lat i pamiętam, ojciec mnie wsadził na łąkę, mnie wziął w niedzielę, albo będziesz jeździł na motorze, albo zostaniesz dziewczynką. I ja wtedy motor mi taki wielki się wydało, mi się taki wielki, ta WS-ka była tak potężna, że mówię, jak ludzie mogą takie olbrzymie motory zrobić. I wsadził mnie, później zeskoczył z siedzenia i jechałem. Oczywiście babcia to popatrzyła i do mamy. Stasia, Stanisława, mama. Ty mówi, stary głupi tego młodego, przecież zabiją go. Zabiję go. No ale ojciec mówi, nie, wychowuję go na motocyklu. I mi się to spodobało. Później pamiętam, że jak dobrze pracowałem w gospodarstwie cały dzień, to ojciec mówi, no. Dobrze pracowałeś, to dziś od 7:00 będzie nagroda. Nagroda to o 7:00, czyli 19:30 masz jeździć. To ja takie ziem, że jak kuple stali, stoimy, nie mogę się zatrzymać, bo muszę jeździć. Cieszyłem się. No i ojciec już nie korzystał z tej WS-ki. A ja cały czas ją pielęgnowałem, czyściłem, kiedy będzie moja. Ojciec mówi, będzie twoja, jak będziesz mógł, jak potrafisz. Ją postawić. Jak będziesz umiał postawić ją na podstawkę centralną, czyli na stópki. Jak ja się szarpałem. Wtedy ojciec mówi, ty idioto, mówi, ty w życie nie postawisz siłowo. Trzeba myśleć, trzeba tu nacisnąć, tu podciągnąć i mówi tego. Technika. Technika. No jak ją postawiłem, mówi, to jest twój. Dał mi instrukcję obsługi, dowód rejestracyjny, który był nieważny w ogóle. Nie? I mówi, możesz już jeździć. Ale jakie to było nieodpowiedzialne ze strony ojca. On mi ten motocykl dał, ja mogłem jeździć po całej okolicy. Czy mogłem się zabić. Nikt się tym nie interesował. Od czasu tylko ojciec mnie lał, jak sąsiad przyniósł kurę, mówi. Znowu twój diabeł, mówi, no to jak dziki tutaj po wsi i kurę przejechał. Później się okazało, on miał taką kurę dyżurną i przynosił ją ciągle. Ojciec myślał, że to jest to sama, ciągle nie przejechał, no, ale mieszał to. No i wtedy jednocześnie z tą jazdą narodziło się grzebanie przy tym motocyklu. Bo WS-ka nie była awaryjna. Bo na przykład mogę ci powiedzieć o takim moim znajomym jednym. On od 30 prawie lat jeździ dzień w dzień na motocyklu WS-ka do pracy i po zakupy. I on nie ma świadomości, że jest super motonitą, jest tym motocyklistą, prawdziwym hardkorem. Zaczynam sezon. Tak, o, rozpoczęcie sezonu. I jeżdżę oldtimerem. Nie, on po prostu jeździ, on sam ją składa, bo kiedyś nie było punktów dealersku, że muszę oddać do serwisu. Każdy potrafił właśnie WS-kę naprawić, bo ona była tak genialnie zrobiona. No i tak samo się ta moja przygoda zaczęła. Pamiętam, od razu zacząłem tak jak chłopaki z Świdnika z sportu. Pojechałem tam na hejtki w te góry i tam tej WS-ce tak dawałem. Oczywiście nie do końca zgrywałem pracę sprzęgło gaz i biegi i rozwaliłem skrzynię biegów. I ja tak płakałem. To była dla mnie taka tragedia, że po prostu Hiroshima, Nagasaki, II wojna światowa razem. Wszystko razem. Nie? I wszystkie dżumy, cholery, siedmiowiecze. Nie? I mówię, to nie ma... Moje istnienie, mój byt jest bez sensu. Jak moja WS-ka nie ma biegów, czaska tam przy tym biegaczce. I zacząłem płakać, zacząłem próbować grzebać. I babcia z mamą, no zlituj się, mówi Zbyszek do mojego ojca, pomóż temu małemu, mówi, że z tego, zrób mu ten motor, nie, pomóż mu. My, tata, chodź, będziemy naprawiać. Mówię, dobra, chodź. Poszliśmy do garażu, dlatego właśnie. Ojciec kolanko odkręcił, tu łańcuch zdjął kable, nie, i co, silnik na warsztat, klucz 11, głowicę odkręcił, wszystko, nie, magneto ściągnął. No i okazało się, że kaszana jest niesamowita, skrzyni biegów, części. Mówi, takie tryby poszły. Pojechaliśmy do punktu dealerskiego, do GS-u. Tam niejaki też Zbigniew w takich okularach, sprzedawca ciągle był taki... Chwiejny, był taki, bo to już na nogach, 8 godzin, nie? I wydał nam te części. Ja, no jak, no fajnie będzie, będę z ojcem sobie składał ten motor. No i ojciec tak przyniósł te części, ten silnik. I tak pamiętam, taka skrzynia była ta sama, co od 60-tki, od 355, te wszystkie te części były zamienne. Wrzucił to wszystko i tak wymieszał to wszystko, taka, wiesz, jak maszyna losująca. I mówi, no synuś, jak sobie złożysz, tak będziesz jeździł? Z panem Bokiem, zamknę warsztat i proszę. I mówię, co ty, tata, robisz? Sam ćwicz. Chyba widziałeś, jak się rozbierał. Ja mówię, jak ten ojciec, ja wpadłem w taki szał, jak ten ojciec może mnie zostawić z tym wszystkim? Co to jest za niedobry człowiek? To nie może być mój ojciec. No przecież jak on może tak syna karać? Jak ja to sam złożę? No ale jak już ten okres tego buntu, tego wiesz, osłabienia minął, mówię, no trzeba się brać za robotę, bo trzeba jeździć. I zacząłem składać. 3 razy złożyłem i jedynka wyskakiwała.
I mówię, co ja zrobię? No przecież nie dam rady. I wtedy pamiętam, ojciec wszedł do garażu i my co jest? I my, no jedynka mi wyskakuje. Nie wiem co, już trzy razy. A on mówi tak, popatrzył na mnie w oczy, mówi, wiesz co, ty nie możesz być moim synem. Bo taki idiota nie może być moim synem. Ciebie na pewno na porodówce podmienili, ten plaster się odkleił, bo taki nie był jeszcze ten tyrtrycki. I mówi, te inne modali, mówi teraz. Mówi, jak możesz być taki głupi? Kim ty kuźwa jesteś, mówi, żeby na pałę składać? I wziął tą książkę, tak położył tutaj. Naprawa, nie? Motocykli WSK. I mówi, pamiętaj synu, kim ty jesteś? Jesteś za głupi, żeby samemu, mówi, wiedzieć, jak to było zbudowane. Pamiętaj, w życiu jak dwa konie, mówi, równolegle zaprzęgły, tak równolegle musisz teoria i praktyka. I patrzysz, jak inni wymyślili i wtedy dopiero składasz. I złożyłeś skrzynię. I poszedł. Ja tak zajrzałem i mówię, matko święta! Ja odwrotnie tryb założyłem, dydymki. No i się dowiedziałem, skąd te podkładki mi zostały tam jeszcze, nie? I wszystko jak poskładałem. Jaka to była radość. Ludzie, ja nie miałem nigdy takiej radości. Ja byłem tak dumny, jakbym sam skonstruował motocykl pierwszy w XVI wieku w ogóle. Jak ja się cieszyłem. Ja bym nikomu nie pozwolił. I mówię, jaka to jest radość, złożyłem i to wszystko działa. Jak ten motor, on miał wtedy 300 koni. Tak mi się wydawało. On tak pięknie chodził, jaki byłem dumny, jaka to była radość. To później tak się rozochociłem, że nawet nie wiedziałem, że to taką samą mi daje przyjemność grzebanie jak jazda. To jak dwa tygodnie błyska się nie psuła, mówię, rozpołowie. W ogóle słowo rozpołowianie było najczęściej używane w moim słowniku. I mówię tak, rozpołowie sprawdzę na wszelki wypadek, bo to jest różne. Wolę sobie sprawdzić. I lubiłem grzebać. To pamiętam, jak WSK się na pół rozprawiało, to czy pod cylindrem były uszczelki. Ciężko było kupić te uszczelki, tym bardziej jak człowiek tu na wsi mieszkał. To nie było tak, że kliknij na Allegro i tutaj sobie kupisz. Nie? I przyjdą kurierem. I tak. To pamiętam, pewnego dnia pod tapczanym, pod szafą, w starej walizce u rodziców w pokoju zauważyłem takie coś, telegramy ślubne. I to są oryginalne telegramy z tamtych czasów. To są oryginalne telegramy z 60 roku, jak moja mama. O, ten jest ciekawy, się uchował, tego nie wziąłem na uszczelkę. Niech życzymy wam szczęścia, radości, niech wam się urodzi dziecko, cud piękności. I prawda, i słowo ciało się stało. I czym się charakteryzowały te telegramy? One miały niesamowity karton. I ja pierwsze nie przeczytałem, nie zachwycałem się tymi telegramami. Mówię, jakie uszczelki z tego było. Zaraz mamusi te uszczeleczki, nie? Te. I porobiłem z nich uszczelki. I pamiętam, oni już mnie nie wołali na obiad. Bo ciągle umazany przychodziłem, to mama, ja już ciebie tu nosił, to talerze, tylko przynosię z powrotem. I przyszła raz obiadem, jak tam ci idzie, synuś? No nie, znowu rozpowiem tutaj. I mama mi to ładnie, i nagle zobaczyła, że te. Mówi, Zbyszek, nasze telegramy. Co to? I babcia zaraz doleciała, Boże, Lunter jeden, a mówiłam go, mówię, w pierwszej kąpieli utopić. Taka eutanazja wtedy, rozumiesz? I także, no ale to wiesz, nie? Także, ale mówię, radości mi nie przeszli od słów do czynów. Tak, nie, dzięki Bogu. Ale mi to tyle radości dawało, później kolegom to naprawiałem i później nadszedł taki etap, że zacząłem rasować ten tuning. Wtedy było rasowanie. No, rasowanie. Ale jeszcze jedna rzecz, no bo dobra, książka czy różnego rodzaju czasopisma, no to nie było dostępne tak jak dzisiaj. Nie było. Nie robiłeś klik i aha, rozpołowiałeś się. Jak już do tego etapu doszedłem, że sam zacząłem stosować zmianki w tym silniku, nie? Te 7,3 konia wydawało mi się za mało. To jest naturalne u człowieka, że byś miał 700, tak 750 podciągnął lekko. Jakbyś miał 1700, ja bym tak 1900 miał już jest inaczej. No tak, no nie mogę wyprzedzić. I także widzisz. I chodzi o to, że już zacząłem i zacząłem się dzielić. I na przykład nie było tak jak teraz, że przyśli, że kopiuj, wklej. Sam, pamiętam taki, kupiłem sobie koło notatnik, zeszyt i sam długopisem rysowałem techniczny rysunek, jako że w szkole miałem. I sam stworzyłem podświadomie serwisówkę, książkę do naprawy. Pożyczałem to kolegom, oni rozrysowywali. I tak to powstało, że byłem autorem. Szkoda, że się nie zachowała. Z tego, co powiadasz, wynika, że WSK dawała tobie mnóstwo radości. Powiem ci, że mnie tak, ale niekoniecznie mojej rodzinie, bo na przykład, tak jak mówię, jak babcia mnie wołała, czy mama na obiad, to wszystko nim doszedłem do łazienki, bo utytrane, bo łapy zawsze były brudne. Na przykład koledzy od razu wiedzieli, jak do kawiarni Jagienka w Wyżysku przyjechałem, o, Jacek jest motorem, bo potem, nie, no, dwa razy łańcuch, clean, nie, i tak dalej. Nie, WSK nie była taka awaryjna, żeby nie mówić, tylko ja miałem bardzo starą WSK. I na wsi zgnybaną przez ojca i przez wszystkich, to ona pracowała ciężko. Motocykl nie był do zabawy wtedy. Znaczy, był i do zabawy, i do tańca, i do różańca. No ale rodzinę czym irytowałeś? Irytowałem na przykład takie coś. Wpadłem na pomysł, bo ciągle miałem kłopot ze sprzęgłem. Bo jak ta jazda sportowa, te trzy tarcze takie z korkami i nie szło, raz ich nie było w sklepach, bo te brakowało tych elementów, a niekiedy to za daleko było jechać do miasta po te tarcze sprzęgłowe, do tej trójki, to sam wpadłem na pomysł. I chodziłem do pani Gabrysi do Złotego Rogu, to knajpa, bo to knajgosza, spelunak, ochlali wino i piwo.
w korycie. I ja mówię, Brusiu, pani mi zostawia korki. Nie? A my, a co ty będziesz budował? Domek z korków. Nie? Bo się bałem mówić o tym, o tych moich tych, bo mówię, że ktoś podpatrzy z kolegów i też będą tak chcieli. I brałem te korki, wycinałem te korki i robiłem tarcze. I one się tam nadal ślizgały i wtedy gdzieś posłyszałem, że trzeba je wygotować. I ja w oleju chciałem je gotować. I gotowałem je, rozumiesz, w oleju na kuchni. A wiesz, jak te piece kiedyś były? I wtedy się dowiedziałem, że nie gasi się wodą oleju. Ale kuchnia wyglądała, Matko Święta, nie mogłem, musiałem spać znowu w stogu. Tylko przyjdź do domu! Domu, który o mało co nie spłonął. Tak samo łańcuch. Nie było jak teraz już praj do łańcucha, o-ringowe, x-ringowe. Też postanowiłem wygotować w łoju ze smalcem. No i to chyba. I ponownie pożar. I ponownie. I to mnie utrwaliło, że nie wolno jednak wodą gasić. Także albo na przykład zimą przyniosłem silnik, bo zawsze brałem zimą, wyciągałem silnik od mojej M06B3 WS-ki do domu, wyczyściłem, babcia, gdzie z tym retentem? Miałem babcia zwylizany taki, że sterylny jest. Narzędzia chirurgiczne w Wyżysku na Wydziale Wewnętrznym nie są tak wyczyszczone. No, przekonałem, babcie. No i teraz, kto w łezkach grzebał, to wie, jak się demontuje kost sprzęgłowy. Chwila nieuwagi, pierścień i wszystkie talerzyki są eksplozja. Taka, wiesz, jakbyś na minę przeciwpiechotną. Wiesz, ja miałem tych talerzyków pełno. Nawet nie starałem się, jak wyszczeliło to w kuchni, żeby je pozbierać. Ale ojciec jadł zupę i mówi, co tu? Tak. W zupie. I my zobacz, tata, co wrzucają teraz, jak oni tam w tych fabrykach, nie? Pewnie takie maszyny, mówię, z tych fabryki makaronów. Także też się dał nabrać. Ale właściwie, ale mówię, WSK nie psuła się tak, jak była dobrze pielęgnowana. Bo na przykład jak później kupiłem tą, którą ludzie mówili, że jest gorsza, 185, silnikiem wiatra. Ale ja ją miałem od nowego. Ja ją po zakupie przez 2 dni jeszcze składałem, bo dokręcałem, wszystko dokładniutko poustawiałem i naprawdę się cieszyłem długie lata z tego motocykla. Może nie lata, bo 2 lata go miałem, ale wszędzie mnie przywioza bez awarii. Znaczy z każdej trasy dowiozamy bez awarii, nie do tego. No ale wróćmy do tego tematu rasowania, no bo grzebałeś, zmieniałeś. O tak, ta moc, właśnie jakie tam robiłem, bo nie było tak, teraz można się dzielić, internet, można było patrzeć, książki i tak dalej, a ja sam dochodziłem, ja byłem taki, nie mówię, no Krzysztof Kolumb, że sam postanowiłem, gdzieś coś dosłyszałem, nie? Że ktoś tam mówił, że kanały trzeba zmienić, czyli fazy rozrządu, żeby napełnianie było większe. Pierwszy cylinder zepsułem całkowicie, bo w odwrotnym kierunku poszedłem. Tak samo planowanie głowicy. To magneto mnie denerwowało, że one takie wielkie, że ten silnik nie ma takich obrotów, jak to 185, tylko takie to wszystko za długo się rozkręca, nie? No to wywaliłem to wszystko i zastosowałem iskrownik od Junaka. Poprzez tryb, ach, tam cuda były. Później co dalej, z gaźnikiem się bawiłem, z układem wydechowym, ale jak się później okazało, wszystko z błędem to było. No to jak już do tej mocy doszedłem, to pamiętam, jak łańcuszek wstrzygłowy eksplodował, aż kapę rozwalił. Ale to nic, ja się cieszyłem, że teraz już będę wiedział, jak to robić dalej, nie? Także po 3 razy rozpławianie w ciągu nocy, to było normalne. Jeszcze kolegom naprawiałem, także człowiek siedział cały czas, średnia była tak, 78 godzin grzebania, 10 minut jazdy. Później na przykład nie było do robienia, bo ja zawsze jestem motocrossem, nie było na przykład, można było kupić, o, że tu do crossu, motor do trialu, no chłopaki mieli w Świdniku. Bo jak tutaj, no, klub miał. Pana Grzesia to robi, tak, oni już tam mieli, a my tutaj samemu musiałem to budować, nie? Przeszprychować szprychy na 19, żeby opona była z kostkami i tak dalej, nie? To ramy nie wytrzymywały, to tam dospawywałem, to na końcu ten motor 150 kilo ważył, bo to już był tam powzmacniany, a moc nie wystarczyła, ale była zabawa, nie? Ale to był tunik, chociaż właśnie w Polsce częściej stosowany był tunik optyczny. Dobra, sobie takie coś, podjeżdżasz pod remizę WS-ką, a więc od przodu patrzymy. Kuleczki, ping-pongi na szprychach, na piastach tasiemki kolorowe, takie włochate, wiesz, no, żeby czyściły. Teraz tak, na śrubie, pod tyloflektorem, do odkręcania reflektora, do szkła, medalik. Tutaj, na manetkach, poowijane co kawałek innym kolorem kabel. I co jakiś czas zmieniane. Co zmieniane, kabelki. Teraz tak, na osłonach, bo też były osłony takie, kalkomanie na wodę. To były twarze kobiet, takich kobiet, nie takie jak teraz, te chude, takie po solariach, jakieś tam tatuaże, jako takie, one były takie jak jabłuszka, te takie, naturalne. Wiesz, jak z czechosłowackich serialów. Słowiańskie. Taka, jak wiesz, nie, słowiańskie, nasze, nie, takie krew. I one takie, te pyszczki tych dziewczyn były, niektóre takie rozgryzowane, naklejki, kalkomanie. Teraz tak, siedzenie, frędzle, koniecznie, na wydechu. Zwłaszcza od błyski 185, bo miał ładny chromowy taki, przecięty z boku, antereczka z ping-pongiem. Później chlapacz taśmociągu gumowego, gwiazda, rozumiesz, z paprykarza, nie? Szczecińskiego tutaj, i odblask. I teraz przyjechałeś tu grzebień, jak przygazowałeś, żadna dziewczyna się nie oparła. To był właśnie jeszcze. I nie trzeba się z tego śmiać. No taki był lans. Takie były czasy. Tak, na pewno się z naszych czasów też. O, teraz się śmiejemy z tuningu samochodów lat 90. czy któryś. Także takie to były czasy. We'll be right back.
chłopaki, macie tej sznytki i herbatę. A ty, Szymon, pilnuj, żeby znowu nie siedział do 5 do rana i nie grzebał przy tym motorach, dobra? To ty tutaj całe noce spędzałeś? Tak, to były najprzyjemniejsze moje chwile. Ja tu siedziałem całe noce. Mi się wydawało, że 40 minut tylko siedzę. Puszczałem sobie wtedy w radiu, jak jeszcze jak leciał z Lublina, nie? O, piosenki właśnie w nocy, nocne radio tam. I wtedy sobie grzebałem. I mi się wydawało, że jestem krótko. Otwierałem drzwi, a tam kuku, już słońce wstawało. I włączyłem tutaj radio. Dzień dobry, jest godzina 5:30. Także całe noce. I babcia mówi, ty znowu chyba nie spał i tak dalej. Także mama mi tu tak jak siostra mi teraz przynosi, tak kiedyś mi mama przynosiła jedzenie. No bo w sumie do dzisiaj tak grzebiesz przez autopsykę. Tak, też lubię sobie tak pogrzebać, jak nikogo nie ma, sobie w internecie puścić muzykę z 70 i tak dalej. Także motocykl nie tylko jeżdżenie. I tu jest właśnie taki apel do młodych ludzi, żeby właśnie nie patrzeć na WS-kę, prosimy was, nie hejtujcie, że to dobrze, że tego syfu już nie produkują, że polski motor... Możecie hejtować nas, jak wam się nie podobamy. Hejtujcie nas, że jesteśmy tam, że źle mówimy, że ja mam głupią dykcję, że ja się jaram przy programach, itd. Ale nie hejtujcie WS-ki, bo popatrzcie na nią oczami tak na waszą mamę, że ta mama wasza, czy babcia, miała kiedyś naprawdę 18 lat i jak dziadek z nią chodził po wiosce czy po miasteczku, to była piękna kobieta, wszyscy mu zazdrościli te piękne kobiety. A teraz już jest starsza. I co? Należy się z niej śmiać? Ja pamiętam, jak ja miałem 15 lat, jak miałem ten nos aż wykrzywiony w tą szybę tego sklepu GS-u i oglądałem te piękne dudki kobuzy, jak stały. I one były... Ja nie chciałem wtedy mieć Hondy, nie chciałem mieć tysiąc ileś tam motocykla jakiegoś. Jako właśnie tą WS-kę. Tą WS-kę, która dawała i poczucie wolności, i to grzebanie. I wy możecie sobie teraz kupić tę WS-kę i zabawić się w prawdziwego restauratora pojazdu. Bo samochód jest ciężko restaurować, prawda? To są koszty, to są później garażowanie. No, potrzeba jest miejsce. I nawet tak już jest zrobiony, to trzeba. A tutaj naprawdę można kupić za bezcen jeszcze WS-kę i można ją wnieść nawet do bloku, do pokoju. I można doprowadzić wszystkie części, są na Lego, można właśnie czy gdzie indziej, na tych aukcjach, czy tego. Można ją doprowadzić i się cieszyć. Nie zbierać jakieś tam Pokemony, tylko części zbierać właśnie. I nie grać w gry. Nie grać w gry, tylko tu właśnie złożyć ten motor, bo to jest fajna zabawa, bo silnik od WS-ki 125, tego właśnie Hermana Webera, DKW, jest wspaniale skonstruowany i będzie fajnie rozbiera i on później daje... Rozpaławia, tak się mówiło kiedyś. I on daje dużo frajdy z grzebania i z jazdy, bo wam powiem jedno, żaden nowoczesny czterosuwowy z tryskiem, z katalizatorem i tak dalej, nie da tyle dosyć, co ten właśnie ten dwusów WS-ki. No ale twoja historia związana z WS-ką to także podróże. Tak, podróże, bo jak już to wszystko poskładałem do kupy, to trzeba było sobie pojeździć, nie? No i nie tylko w sporcie, ale też poznawać właśnie. Poznawać ten świat, ten bliski, na tą Polanowską górę. Ukradłem mamie, że pożyczyłem linkę do bielizny, zawiązałem sobie torbę, sznytki tam, rozumiesz, z ogórkiem i z pasztetem, kawa i się jechało gdzieś tam. Albo do tej wsi i to pokonywanie tej odległości. A pamiętam, jak później już miałem tą nową WS-kę, to ta trasa, ta największa trasa i ona mi chyba najwięcej przyjemności sprawiła. Te moje, które teraz jeżdżę, opuszczając nawet kontynent nasz, to nie dają mi aż tyle radości, co ten wyjazd do Szczecina, 17-letniego chłopca. Wtedy to było inaczej. Teraz dzieci kilkuletnie już jeżdżą za granicę, a kiedyś ten wyjazd mój samotny do Szczecina, jak mama była przeciwna, gdzie taki kawał na motorze, pojedziesz się tam jeszcze zabijesz. Ja pamiętam, jak ja się przygotowywałem, ja chciałem zabrać tłok zapasowy, łańcuszek, tarczę sprzęgłową, zdawczy, linki, łańcuch, żeby to wszystko, ale tak motor już wypieściłem, no i wreszcie pojechałem. Ja się zastanawiałem, czy tam jest, to jest tak daleko, czy tam w tym Szczecinie jest taka sama roślinność jak u nas. Tak, to było. Jak macałem cylinder co 20 km, przecież nie grzeje. No ale to jest przygoda i właśnie te wyjazdy. No co tam moje takie wyjazdy? Czy WS-ka się nadaje do dalekich tras? To ja ci coś powiem. I wam, drodzy państwo. 74 rok. Do zakładu w Świdniku przychodzi niejaki Marek Michel i mówi, dzień dobry, jestem studentem weterynarii. Oni powiedzieli, no jak weterynarii to musi być w porządku. Tu pozdrawiam wszystkich weterynarzy, bo każdy weterynarz jest w porządku. Leszek, o tobie myślę. I teraz tak. I przychodzi i mówi, słuchamy cię, młody weterynarzu. Ja bym chciał, żebyście mi dali WS-kę, jedną ramówkę, tą nową, coś teraz wypuściliście, M06B3. Tak? A po co? Bo ja bym chciał dookoła świata jechać. I mówimy w tym szaleństwie, mówi, jak jest weterynarz, on może to zrobić. Dali mu właśnie WS-kę nowiutką, 125, 7,3 konia mechanicznego, bo tyle miała WS-ka. I on w lipcu ruszył i zrobił 38 tysięcy i wrócił. I w październiku. W październiku. I wrócił jeszcze z tym samym powietrzem, 100 milowskich z dębicy, rozumiesz, oponach, z tym samym powietrzem, które napompowali mu chłopaki w silniku. Czyli to jest dowód na to, że WS-ką można jechać daleko i można jeszcze nawet dzisiaj nią jeździć. Tak, i można się bawić, mają 7,3 konia, a nie jakieś tam boksery i trasy. Dziwne zresztą. No. Dziwne, bo... Tak. A propos podróży, tych malutkich. Szymon,
Ja cię zarażę. Ja cię zarażę w łezką. Jeździłeś kiedyś na łezce? No tak się składa, że akurat w łezku nigdy nie miałem okazji, wiesz? To będzie piękne. Jezu, jak ja bym chciał mieć teraz taką czystą tabulę rasę jak ty, właśnie nie mieć tego jeszcze, tych doświadczeń z łezką. Zabieram cię, właśnie, zarażę cię w łezką. Wsiadamy, ja biorę czarną, właśnie taką jak miałem. I, a ty właśnie to. A mi się ta podoba, tak. Może być. I jedziemy. I jedziemy. Jedziemy. Jedziemy, bracie, siadaj. Siadaj, bracie, dalej. WSK, 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 WSK.